Cześć, dzisiaj będziemy robić bułeczki mleczne z nadzieniem. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, będzie nam potrzebne mleko. Ja robię to z dwóch porcji, czyli 400 ml mleka. Są to takie bułeczki tradycyjne, jak dawniej sprzedawali na stacjach PKS. Tak zwani wózkarze. To mleko musimy podgrzać, ponieważ musimy je rozrobić z pokruszonymi drożdżami. Więc ja wkładam to mleko na chwilę do mikrofalówki. Mleko mamy zagrzane, dodajemy 6 deko drożdży. To jest taka większe pół kostki 100-gramowe, 10 dek. 10 deka. I do tego dodajemy jeszcze łyżkę mąki i łyżeczki cukru pudru bądź zwykłego cukru. Ja mam zwykły cukier. Tutaj dam dwie łyżeczki i tak samo dam. Mąki. To wszystko muszę rozmieszać i zrobić taki zalążek naszych ciasteczek, znaczy bułeczek. Nasz naczyn jest już prawie dobrze wymieszany. Musimy go odstawić w ciepłe miejsce, aby to wszystko się ze sobą delikatnie połączyło i nabrało takiej mocy przerobowej. Odczekajmy jakieś 15 minut i będziemy kontynuować. Jak widać, bardzo szybko rosną te drożdże. Są one bardzo gęste. Do kubka, do miski wbiłem 6 jajek. Oddzieliłem żółtka i teraz te białeczka będę ubijał na sztywną pianę. Można dodać szczyptę soli, jak to radzą. Wtedy białka szybciej się ubiją i podobno będą lepsze. Zaczyn dodajemy do dużej miski. Jak widzimy, musiałem go rozdzielić, ale pięknie na urósł. I do tego zaczynu, według przepisu, dodajemy, łączymy go z cukrem pudrem, a cukru pudru potrzebujemy szklaneczkę. Cukrem waniliowym, tutaj pisze, żeby jeden cukier waniliowy dać na jedną porcję, ja na podwójną porcję też dam jeden cukier waniliowy. Żółtkami, czyli 6 żółtek. No i przesianą mąkę dodajemy też, a mąki potrzebujemy 6 szklanek. Trzy,
wszystko. Musimy wyrobić na elegancką masę. Gdy wszystko się połączy, musimy dodać letni tłuszcz. Z tłuszcz topimy wcześniej. Na dwie porcje dałem pół kostki masła. I ona się teraz, to masło się teraz studzi i czeka na swoją kolej. Nasze składniki trochę związały ze sobą. Dodajemy masło, o którym wcześniej mówiłem. Pół kosteczki. I przemieszamy ze dwa razy. I śmiało możemy dodawać już wcześniej ubitą Janę. Teraz wszystko musimy ładnie wymieszać i poczekać, aż trochę podrośnie nam to wszystko w misce. Po dodaniu wszystkich składników musimy całość wymieszać. W momencie, gdy zauważymy, że ciasto jeszcze jest lepkie, możemy dosypać trochę mąki, tylko uważajmy, żeby to ciasto nie było takie twarde, tylko żeby to ciasto było takie lekkie, delikatne i nabite powietrzem. Ono teoretycznie powinno się odlepiać od ręki i mieszamy dotąd i dodajemy tej mąki, aż to ciasto zacznie nam samo odchodzić od miski, nie będzie się przylepiało i nie będzie się przylepiało i do miski, i do ręki. Jak widzimy, zrobiła nam się już bardzo fajna kuleczka. Staramy się tego ciasta aż tak nie ubijać, ażeby te pęcherzyki powietrza, które już wcześniej się stworzyły przez drożdże, nie znikły i żeby to ciasto później w piekarniku było właśnie takie delikatne i puszyste. Całość musimy odstawić na jakąś godzinkę. To ciasto musi podwoić swoją objętość, najlepiej w ciepłym miejscu, najlepiej nawet przykryć to kołdrą i wsadzić je do łóżka. Ciasto nam wspaniale wyrosło. Możemy teraz przechodzić do wałkowania. Dzielimy to ciasto na dwie części i robimy z tego wałki. Stolnicę oczywiście podsypujemy delikatnie mąką, ażeby ciasto nie przywarło do podłoża. Musimy je dość szybko i sprawnie wyrobić. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że ciasto nam fajnie wyrośnie w piekarniku. Ciasto dzielimy na takie placki i lekko je przygniatamy ręką bądź wałkiem, a do środka dajemy po łyżce dżemu. Gdy mamy już takiego placka, składamy go na pół i formujemy w ręce bułeczkę. W międzyczasie zróbmy kruszonkę. Dajmy 1/4 kostki masła, łyżkę mąki i trochę cukru pudru. Starajmy się uzyskać takie fajne kuleczki, które po wymieszaniu, którymi po wymieszaniu posypiemy bułeczki. Jak widać, nasze bułeczki są już uformowane i posypane kruszonką i zaraz trafią do pieca. Piec nastawiłem na 180 stopni i wstępnie ustawiłem go na 30 minut. A tak wyglądają nasze bułeczki po upieczeniu. W środku są mięciutkie, a po przekrojeniu widać, jak dużo jest w nich nadzienia. Ja akurat dałem nadzienie jagodowe, więc zrobiłem tradycyjne jagodzianki. Cześć, do zobaczenia w następnych filmach.